Sierra Lima Foxtrot Bravo, Barcelona przyjmuje bez kontaktu radarowego, QRHL 1023. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Latający Dzielnicowy. Ja nazywam się Grzegorz Bartosiewicz i zapraszam Cię do obejrzenia dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się łącznością. Tak, moi drodzy, łącznością radiową przeznaczoną dla paralotniarzy. Zahaczymy również o temat łączności lotniczej, ponieważ wiem, że ten temat jest dosyć popularny. Na forach internetowych zdążyłem zauważyć, że jest z tym problem. Większość z paralotniarzy używa radia do tego, żeby porozmawiać na ziemi z kolegami, którzy latają. Paralotniarze również używają łączności radiowej w powietrzu i tutaj również będzie bardzo ważna sprawa odnośnie tego, jak tych częstotliwości używać, jak rozmawiać, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną. Może zacznę od tego, że jestem radioamatorem, posiadam licencję radioamatora w służbie amatorskiej. Popularnie nazywają nas krótkofalowcami. Posiadam znak radiooperatora Stanisław Kłebek 7, Ewa Kłebek Barbara i posługuję się na co dzień radiem już praktycznie od 1995 roku. Przede wszystkim chciałem poruszyć tutaj parę ważnych wątków odnośnie częstotliwości, ponieważ większość z Was używa radii na częstotliwościach 146, 025 i pochodnych 159. No niestety te częstotliwości są już zarezerwowane w tabeli częstotliwości, która jest podana na stronach internetowych UKE, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, gdzie w bardzo łatwy sposób możecie wejść, pobrać sobie taką tabelę, zobaczyć, gdzie są częstotliwości zabronione, gdzie nie wolno wchodzić. No tak, żeby ustrzec się przede wszystkim przed odpowiedzialnością karną, żeby się nie narażać. Ja dzisiejszy materiał poświęciłem temu, żebyście mogli, jeżeli będziecie chcieli, skorzystać z moich wskazówek, no zobaczyli, jak to jest i zaczęli używać radia zgodnie z przepisami. Ponieważ jest to jedna z kluczowych części naszego hobby. Najczęściej rozmawiamy wykorzystując częstotliwości do tego przystosowane. Jeżeli jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, to pozwolę sobie Wam tutaj pokazać, gdzie możemy wejść, jak uzyskać takie pozwolenie, żeby to wszystko było tak, jak powinno być. Zademonstruję Wam tutaj, moi drodzy. Tak, wchodzimy na stronę Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego psp.org.pl. Ja wszystkie tutaj linki postaram się podlinkować w opisie, tak żebyście mieli dostęp bezpośredni z mojego kanału i żeby łatwo Wam było tutaj do tych informacji dotrzeć. W prawym rogu tutaj mamy częstotliwość PSP 158-250. Klikamy na ten link i pojawia nam się informacja, instrukcja używania sieci radiowej w Polskim Stowarzyszeniu Paralotniowym. Mamy tutaj informacje odnośnie prawa, które nas obowiązuje, jak te radia wykorzystywać, jakie są częstotliwości do rozmów paralotniowych i przede wszystkim, co nas interesuje, oczywiście pomijając kwestie prawne, to te kwestie, które tutaj Wam już podaję. Częstotliwości w paśmie VHF, czyli na 2 metrach tak zwanych, na częstotliwości 158-250. Jest to częstotliwość
która jest wykorzystywana przede wszystkim na Ziemi. Wielu z Was myli to i wykorzystuje te częstotliwości również w powietrzu. Według prawa jest to zabronione, ponieważ ta częstotliwość jest tylko i wyłącznie do wykorzystywania na Ziemi. Wykorzystują ją parolotniarze do łączności między sobą, ewentualnie jeżeli jest hol lub też instruktor paralotniowy w łączności z parolotniarzem, na przykład na kursie SIF, podając komendy, może wykorzystywać tą częstotliwość pracując z Ziemi. Natomiast od już niedługiego czasu, bo zaledwie 2 lat, mamy możliwość wykorzystywania częstotliwości w powietrzu. Do tej pory było to niemożliwe, jednak NAVICOM i Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe po rozmowach, po załatwieniu spraw formalnych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej uzyskało takie częstotliwości i teraz ci, którzy kupią sprzęt ewentualnie w NAVICOMie, uzyskują również licencję do wykorzystywania częstotliwości, jak i tylko i wyłącznie oczywiście członkowie Stowarzyszenia Paralotniowego, Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego mogą wykorzystywać te częstotliwości i są to 459, 412,5 oraz 469 i 412,5. Oczywiście, żeby tutaj zagłębić się w takie techniczne sprawy, mogę, nie wdając się w szczegóły, CTSS jest to tak zwana blokada. Żeby ustrzec się osób, które nielegalnie wchodzą, chcą nam zakłócić tą łączność radiową lub też żebyśmy nie mieli jakichś bocznych zakłóceń z innego kanału, ustawiamy blokadę CTSS RX, czyli odbiorczą, i TX nadawczą, tak żebyśmy w obu kierunkach z drugim paralotniarzem mogli się skomunikować. I ustawiamy, w zależności od tego, jak sobie dobierzemy w grupie, czy też ten CTSS tutaj 71,9 albo 103,5 Hz. I ustawiamy moc również nadawczą od 1,5 W do 5 W w radiach ręcznych, tak żeby nas znowu nie było słabo słychać oraz za daleko, ponieważ jak jesteśmy w górze, ta fala radiowa rozchodzi się bardzo daleko, no i może zakłócić łączność radiową innym paralotniarzem. No i żeby Wam zobrazować, pokażę, jak ustawić odpowiednią częstotliwość oraz ten tak zwany CTSS. Ja używam radia Eneton, jest to radio krótkofalarskie, aczkolwiek Wy używacie Baofengów, przeważnie Baofengów radia Yesu, VX, aczkolwiek to nie ma większego znaczenia, bo wszystkie radia posiadają te same częstotliwości, te same funkcje. Najważniejsze, żeby znając swoje radio, swoje ustawienia, wejść i poustawiać zgodnie z tym, co ewentualnie Wam pokażę. Wchodzimy w ustawienia kanałów TCDT i tutaj mamy CTC, czyli CTSS. Ustawiam i tak jak Wam wcześniej już powiedziałem, są tutaj częstotliwości kroku ustawionych zabezpieczeń CTSS i ja ustawiam na 71,9. Jest to nadawcza, a można też ustawić również odbiorczą, czyli RX. Ustawiam 71,9 i również zatwierdzam i wychodząc już do częstotliwości, ta częstotliwość jest pisana i widzicie tutaj na górze w prawym rogu jest znacznik CTC, czyli
to jest ustawione. Naciskając przycisk PTT, jest nadawcza, czyli po stronie odbiorczej i po nadawczej jest ta sama częstotliwość. I jeżeli któryś z pilotów również będzie miał tą samą częstotliwość ustawione, te same parametry tej blokady CTSS, no to będziecie mieli łączność pewną, klarowną, bez jakichkolwiek szumów. Również ta blokada powoduje to, że większość z napędów parolotniowych daje jednak jakieś tam zakłócenia, a ta blokada odcina te zakłócenia i nie powoduje tego, żeby Wam zakłócić tą łączność radiową. Co jeszcze? Ważnym elementem ustawienia również częstotliwości radia jest ustawienie zakresu wąskiego lub też szerokiego, tak żebyśmy rozmawiając nie zakłócali częstotliwości, która jest obok nas, którą używają inni parolotniarze lub też inne służby, żeby ta modulacja, która wchodzi do mikrofonu i wychodzi z radia, no nie była na tyle szeroka w paśmie widma, żeby no nie zakłócało. Ja pozwolę sobie Wam również tą funkcję tutaj w radiu pokazać. Jest to band width i wciskając do zmiany jest to narrow i wide. Narrow to jest wąski i wide szeroki. Ustawiamy dewiację modulacji na narrow, czyli wąską, i ta modulacja oczywiście będzie na tyle wąska, że ona będzie się tutaj nam trzymała w zakresie częstotliwości, nie będzie uciekała gdzieś w pobocznych kanałach 25 kilo w górę lub w dół. Dobrym sposobem na to, aby czuć się bezpiecznie, być bezpiecznym w powietrzu, jest zrobienie po prostu licencji lotniczej, czyli licencji radioamatora w służbie lotniczej, kiedy mając radio lotnicze możemy na częstotliwościach lotniczych odezwać się, zgłosić ten lot, zgłosić gdzie jesteśmy, tak aby inni użytkownicy przestrzeni powietrznej wiedzieli, że się znajdujemy w niej, no i żeby zachować przede wszystkim separację. Wiadomo, że wielu z Was tej licencji nie zrobi, bo albo nie będzie miało chęci, albo jakieś inne przesłanki Was zmuszą do tego, skłonią do tego, żebyście tej licencji nie robili, bo wiadomo, ktoś powie, że nie potrzeba, nie ma takiej konieczności. Pewnie, że nie. Każdy jest kowalem swojego losu i robi to, co chce, ale róbmy to tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych. Jeżeli chcemy się czuć bezpiecznie, chcemy wiedzieć, co się dzieje w przestrzeni powietrznej wokół nas, przede wszystkim najprostszym sposobem jest zakupienie skanera lotniczego. Najmniejszy skaner lotniczy, którego możemy użyć, jest taki mały skaner. Ja Wam tutaj pozwolę sobie pokazać. O, jest to taki mały skaner. I częstotliwości lotnicze możemy ustawić w zależności od tego, gdzie, w jakiej strefie lotniczej się znajdujemy, pod który FIS, pod które lotnisko podlegamy. Na przykład ja ustawiam 119-450, 128-575, ponieważ latam i jestem na skraju stref FIS-u Warszawa, która kończy się praktycznie od Kozienic tutaj na tym długim pasie, a zaczyna się już zaraz koło Głowaczowa kolejna częstotliwość, na którą powinniśmy przejść, aby wiedzieć, co się w tym zakresie dzieje. Na skaner lotniczy nie potrzebujemy licencji, możemy słuchać, nie mamy możliwości nadawania, nie ma przycisku PTT, słuchamy i wtedy wiemy, co wokół nas lata i możemy zareagować odpowiednio wcześnie. Przede wszystkim jest to bardzo ważne, kiedy przelatują śmigłowce LPR-u i jest to dla wielu pilotów zaskoczeniem, kiedy w ostatniej chwili gdzieś na horyzoncie zobaczą
śmigłowiec LPR-u i no, trzeba coś z tym zrobić, tak? Trzeba zmienić wysokość, kierunek, tak żeby nie doprowadzić do zdarzenia, ponieważ nawet jeżeli zgłosimy lot do FIS-u i piloci w powietrzu wiedzą, że jesteśmy, nie zawsze mogą nas dostrzec, ponieważ te nasze skrzydła wielokrotnie są w takich kolorach, że na tle ziemi za bardzo się nie odznaczają. Jeżeli śmigłowiec LPR-u leci nieco wyżej od nas, wtedy jesteśmy na tle lasu, ziemi i możemy nie zostać zauważeni w porę. Były przypadki, kiedy śmigłowiec LPR-u już nad motoparalotnierzami przeleciał. Niestety zawirowania powietrza zrobiły swoje, trzeba było się ratować spadochronem zapasowym. Żeby tego uniknąć, przede wszystkim separacja. To my jesteśmy odpowiedzialni za separację w powietrzu. Mimo wszystko, że zgłosimy lot do FIS-u. Nie mamy urządzeń lokacyjnych, tak żebyśmy byli widoczni dla FIS-u, dla operatora radaru, ponieważ są to urządzenia nadal wielokrotnie przewyższające nasze budżety. Natomiast jeżeli ktoś z Was będzie chciał jednak podejść do kursu, później do egzaminu na radiooperatora w służbie lotniczej, do czego bardzo serdecznie zachęcam, podam Wam tutaj na stronie internetowej, jakie są informacje, jakie są możliwości. Sięgnijcie do źródeł, zapoznajcie się z nimi i wtedy będziecie mogli używać już radiotelefonów lotniczych na przelotach i będziecie mogli wlatywać za zgodą na przykład w strefę CTR-u, gdzie niestety bez urządzeń radiowych w obie strony tej możliwości nie ma. Jest to na przykład taka strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego na gov.pl i tutaj również Wam ten link do tej zakładki zostawię. Jakie należy spełnić wymagania, jakie dokumenty, co trzeba zrobić, żeby podejść do egzaminu na radiooperatora w służbie lotniczej. No i po uzyskaniu pozytywnej oceny po egzaminie można się ubiegać, składając wniosek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przyznanie pozwolenia radiowego na używanie takowego radia. Radia możemy używać w służbie lotniczej, jeżeli już mamy taką licencję. Oczywiście tylko i wyłącznie, i tu jest znowu mały mankament, tylko i wyłącznie w statku powietrznym. Jeżeli już z tego statku powietrznego wyjdziemy, jesteśmy na ziemi, a zobaczymy na przykład, że któryś z kolegów ma problemy w powietrzu, już nie możemy się z tego radia odezwać, ponieważ musielibyśmy mieć inną kategorię pozwolenia lotniczego na używanie radiostacji naziemnej. Dlatego mając pozwolenie radiowe, lotnicze, możemy tylko i wyłącznie używać radia w statku powietrznym. Jeżeli chcemy używać na paralotni takiego radia, z kolei powinniśmy uzyskać znaki wywoławcze do naszej paralotni, ponieważ lecąc statkiem powietrznym typu samolot, szybowiec, każdy z nich ma numer rejestracyjny, znak wywoławczy, na przykład Sierra Papa Whiskey Alpha Charlie, którym wywołujemy Warszawę Kontrolę, powiedzmy tak jak w tym przypadku, i żeby odpowiednia stacja mogła nas odebrać i mogła zweryfikować nasze dane, no taki znak musimy mieć. Dlatego występując do UKE, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, powinniśmy wystąpić właśnie najpierw o przyznanie licencji, a później o przyznanie znaku do naszej paralotni. I w tym przypadku mogłoby to być na przykład Sierra Papa, Papa Golf Golf, Golf Bravo, czyli Sierra Papa, czyli prefiks polski i później odpowiednie litery PPG i moje inicjały GB. Również Wam podeślę
linki takimi dobrymi stronami, z których możecie skorzystać, jest strona PPLA, gdzie możemy po zarejestrowaniu się wykorzystać darmowy kurs i w zakładce ten kurs, wchodząc na zakładkę Sections, łączność PPL, wciskając, mamy możliwość nauki, przystąpienia do nauki związanej z łącznością radiową. Mamy pełen zakres informacji. No niestety przy kursach parolotniowych nie ma kursów łączności. Te kursy musimy sobie we własnym zakresie już zorganizować. Chyba że jesteśmy pilotami szybowcowymi, czy też mamy licencję PPL, to wtedy nie ma problemu. Ta licencja radiooperatora już nam jest przyznawana z automatu. Tutaj wchodzimy na tą stronę lke.boruch.com.pl i w zakładkach logowanie możemy się zalogować i mamy wszelkie informacje odnośnie lotnictwa, uprawnień. No i tutaj dla zainteresowanych przekażę, że mamy stronę testy lke.pl radio, gdzie możemy już mając jakąś wiedzę na temat łączności radiowej zweryfikować ją i jest możliwość udzielenia odpowiedzi. Jest jedna odpowiedź do wyboru na każde pytanie. Mamy 45 minut na udzielenie odpowiedzi i albo ona będzie negatywna, albo pozytywna. Jest to fajny test do tego, żeby można było sobie zweryfikować tą naszą wiedzę przed przystąpieniem do egzaminu na radiooperatora w służbie lotniczej. No i moi drodzy, na koniec przedstawię Wam kask, którego ja używam. Jest to kask mojej produkcji, do którego wykorzystałem słuchawki, oczywiście kupione gdzieś na AliExpressie w Chinach. Dostosowałem pod swoje warunki, gdzie na jednym pałąku wykorzystałem dwa mikrofony. Są to mikrofony różnicowe. W żadnym wypadku nie można zamontować innych, ponieważ hałas silnika będzie powodował znaczne zakłócenia. Tej relacji naszej nie będzie słychać, a mikrofon różnicowy powoduje to, że ta modulacja nasza staje się czytelna dla korespondenta. Wciskając przycisk, który mamy na peltorze, radio się załącza, jest wtedy wciśnięte PTT i możemy nadawać. Jeżeli odpuścimy przycisk, wtedy zostajemy na nasłuchu, na standby'u, jak to po angielsku mówią, i możemy nasłuchiwać korespondenta. Cóż jeszcze tutaj zamontowałem w tym kasku? Przede wszystkim urządzenie Bluetooth, które jest wykorzystywane przez jeżdżących motorami. Ja wykorzystałem go również po to, żeby można było odbierać rozmowy telefoniczne w powietrzu i schowałem słuchawki w peltorach, a mikrofon, tak jak już wcześniej wspomniałem, umiejscowiłem na tym pałąku. Także za pomocą tego urządzenia mogę odbierać rozmowy telefoniczne, mogę słuchać muzyki z telefonu, nie ma najmniejszego problemu. Podłączając z kolei przewód z jackiem do telefonu, również mogę te nasze łączności zapisywać bezpośrednio w telefonie, w dyktafonie, z czego później w postprodukcji mogę ten głos bez problemu do filmu dodać, tak abyście mogli mieć na bieżąco całą relację z przelotu. Ja ze swojej strony Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłem Wam warunki tutaj związane z łącznością lotniczą i paralotniową, tak żebyście mogli bezpiecznie korzystać z niej. I zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału Latający Dzielnicowy PPG Pionki. Wciskając dzwoneczek, zasubskrybujcie mój kanał, tak abyście mogli mieć informacje o nowych materiałach, które już niedługo wrzucę. Na razie, cześć. Ratownik 18, kłaniam się, Warszawa nadawaj. Z Polska lecimy z kursem 220.